Więc cześć, tutaj Ziomal i witam Ciebie w kolejnym odcinku z Robloxa na naszym kanale. Dzisiaj obczajmy sobie podróby Minecrafta w Robloxie. Ja jeszcze tego nie ogrywałem, a jest tego naprawdę sporo, więc bierzmy się do roboty. Zacznijmy od najpopularniejszych podróbek, a potem znajdziemy jakieś dziwne, które będziemy grać prawdopodobnie tylko my. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli lubisz Robloxa i lubisz Minecrafta i napisz w komentarzu, co jest lepsze. Roblox czy Minecraft? Ja wybieram Minecraft, ale jaki jest twój wybór? Napisz w komentarzu. Prawdę mówiąc, mało osób o tym wie, ale w Robloxa gram dużo dłużej niż w Minecrafta. No bo w sumie to jest lekko starsza gra, ale dobra, gdzie my właściwie jesteśmy? Czy to wygląda jak Minecraft? No dobra, trochę to wygląda jak Minecraft, na jakimś dziwnym resource packu i nawet są jacyś inni ludzie. Czy możemy pisać tutaj? Hi, cześć, cześć, to ja Ziomal, a ty kim jesteś? Ej, to faktycznie wygląda jak Minecraft, mamy ekwipunek, podnieśliśmy jakieś deski. Ej, bez kitu, to normalnie działa jak Minecraft, to znaczy ma dziwne teksturki, ale jest za darmo, możemy niszczyć bloki, mamy serduszka, ej, to jest lepsze niż się myślałem, ale liczyłem na, znaczy ja spodziewałem totalnych, jak wiecie, badziewiastych podróbek, ale tutaj mamy drzeweczka, mamy normalnie działający ekwipunek, czy możemy craftować? Możemy craftować? Ej, to naprawdę działa. Okej, spróbujmy zrobić w takim razie stół do craftowania. Okej, możemy zmienić skin nawet? What? Mamy jakiś taki minecraftowy skin normalnie działający. Tylko jak z tego wyjść? Okej, F5. Mogę kliknąć, F5. Mogę zobaczyć siebie od tyłu. Bez kitu to jest Roblox Minecraft. No dobra, zobaczmy może jak się tutaj craftuje. Mamy normalnie stół do craftowania. Mogę zrobić patyki. Ja nie mogę, jestem zdziwiony. Ja tutaj myślałem, że my się tu pośmiejemy, a ja tutaj naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś zrobił Minecrafta w Robloxie, ludzie. Co jest? Tutaj mam jakiś... Co to jest? To jest piec? Co to jest? Nie mam tego pojęcia, co to może być, ale nie mogę tego zniszczyć. Tutaj wisi jakaś zbrojka w powietrzu, jednak składać zaczyna się kupsztalstwo. Co to ma być? Jak ja mam to zebrać? Chyba nie mam tego zebrać. A czy mogę rozwalić kamień? O, ten kamień mogę rozwalić. To mogę rozwalać. Okej. Zbierzmy tego więcej w takim razie. Czy ja mogę się tu bić z innymi? To jest pytanie dla mnie ważne. Bo mogę tutaj, już widzę, kopać, craftować. Okej, fajnie, fajnie. Mieczyk pewnie też mogę zrobić w takim razie. Tylko czekajcie. Pyk, pyk. Dobra, mamy kamienny mieczyk. Dobra, elegancko. Zobaczmy, czy możemy zaatakować tego ziomeczka. On się niczego... Czy on lata? Nie, on nie lata. Dobra, nie załadowało się. Już myślałem, że tu jest cheater. Dobra, czekajcie, podejdźmy do niego. I za pleców. Cichutko. Hits! Czy ja mu coś zadaję? Ja mu zadaję, tak, zadaję mu! Normalnie biję chłopa! Biję go! Biję, on mnie też bije, ale ja mam miecz! Haha, on nie ma! Czy go zabiłem? Zamordowałem człowieka, widzowie! A najgorsze jest to, że nie stałem za niego itemów. Więc w sumie zabiłem go tak po prostu, trochę niemiło. Trochę niemiło z mojej strony. Okej, mamy śnieg. To jest chyba śnieg, to jest śnieg? To jest... Nie, to nie jest... To nie jest śnieg. A nie, to jest śnieg i to jest śnieżka. Okej. Ha! Bardziej zlagowanej śnieżki nie widziałem w życiu, ale okej. Tutaj mamy... pszenicę? Tak, to jest pszenica. Są nasionka, trzeba będzie... O, tutaj jest chyba więc już nawet zaorane i ta pszenica wyrasta bardzo szybko, co mnie cieszy akurat. No i w porządku, więc słuchajcie, rzeczywiście to jest podróbka Minecrafta w Roblox i nawet funkcjonująca. No działa ona jak widzicie, ale ma ona podstawowe funkcje Minecrafta, więc całkiem spoczko. Na jedno pytanie jednak muszę... O, a nawet mamy, słuchajcie, z czego? To jest wooden? Czy to jest drewniane? Coś mi bije. Coś mi uderzyło. Nieważne. To jest chyba drewniane. Tak, to jest drewniana klata. Wyobraźcie sobie Minecrafta, tylko że możecie zrobić ubrania z drewna. W sumie... Czemu nie? Może brzmi troszkę mało praktycznie i łatwo palnie, ale kto wie. Najwyraźniej w Roblox to jest dozwolone. Okej, słuchajcie. Na jedno pytanie muszę znaleźć odpowiedź. I teraz co zrobimy? Zobaczymy, czy znajdziemy diaksy w tym dziwnym świecie, bo to jest coś, co chcę sprawdzić. Jako, że narzędzia chyba się nie zużywają, to możemy zrobić przynajmniej lepszy kill-off, na przykład kamienny, prawda? Okej, super elegancko. Raz, dwa, trzy i mamy kamienny kill-off. Te możemy już wywalić. Nie wiem, czego wywaliłem, nie wiem, jak wywalić, mogę schować. I możemy zejść pod ziemię. Dobra, w Minecrafcie nie wolno kopać się pod siebie w dół. Czy w Robloxie w Minecrafcie to obowiązuje również? Pojęcia nie mam, ale spróbuję. O!
Znalazłem. Co to jest? Iron ore. To jest złoże żelaza. Dobra, czyli wiemy, skoro jest żelazo, to muszą być diamenty, widzowie. No muszą być. To by było dziwne, gdyby dodali do podróbki Minecrafta żelazo, ale nie dali diamentów. O kurczę. Tutaj chyba jest trochę rozkopane. Czy to jest lawa? To jest chyba lawa. Ja tego nie chcę dotykać. Tu jest naprawdę mrocznie. To wygląda jak bardzo mroczna podróbka Minecrafta. Chcę stąd wyjść jak najszybciej. Wow, kopanie w tej grze jest tak nudne. Patrzcie na to. Wykopałem taki tunel na samym dole mapy praktycznie. No to jest sam dół mapy. No nie, to już jest bedrock. Patrzcie, nie wykopałem nic. Żadnego żelaza, żadnego węgla, żadnego redstone. No okej, tutaj węgla kompletnie chyba nawet nie ma, takie mam wrażenie. Co najwyżej w drzewny. A nie, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co ja wykopałem? Jednak wykopałem węgiel, więc znaleźliśmy węgiel, widzowie. Ale na tym to tyle, już nic więcej nie mam, co to jest? Teraz się nie da rozwalić. Tekstury są mało detaliczne, nie wiadomo o co chodzi naprawdę, wiecie co? Ciekawe całkiem, ale mogłoby być jednak lepsze, tak jak myślę po czasie. I widzę, że możemy kupować za robuxy chyba jakieś rzeczy. No dobra, ja chyba nie jestem zainteresowany. Idźmy do kolejnej podróbki Minecrafta. Aha, i ta gra nazywała się Miner's Craft. Dosłownie Minecraft POG 2? Okej. Ej, to wygląda dobrze, gramy w to. Okej. To wygląda jak... To wygląda jak Minecraft. I ta podróbka jest dużo lepiej oceniana niż ta poprzednia. I faktycznie wygląda dużo lepiej, przecież... Ej, Byski, to ja bym to... Dobra, odróżnij to w Minecraft, bo naprawdę dużo grałem w Minecraft, ale... Gdyby nie to, gdybym był, wiecie, takim super noobkiem, to może nawet bym nie odróżnił tego od Minecrafta, naprawdę. To są te tekstury, to wszystko wygląda tak jak Minecraft. Troszkę jest inna mgła, wiadomo, woda troszkę inna, ale tak poza tym, to wygląda całkiem nieźle. Szkoda tylko, że zespawnowało nas nad jakiejś pustyni, ale plus za to, że jest opcja, żeby się teleportować gdzieś, gdzie nikogo nie ma. I nawet jest czat jak w Minecrafcie? Siema, napisałem siema, za czym jakiś Polak jest. Nie, nie, nikt nam nie odpisuje. Najwyżej giną ludzie. Dobra, mamy drzewa, okej. Okay. To wygląda jak bardzo stara wersja Minecrafta jakaś. Ale w porządku, mamy więc jedno drewno, drugie drewno. Może tu nam się bardziej poszczęści z diamentami. No to jest... Właśnie ja w to wierzę. W tą wersję Minecrafta naprawdę wierzę. Ona wygląda ciekawie. No, jak nawet kwiatki mamy, no to proszę was, wszystko jest. Okej, okay. Mamy więc... Trochę drewna, starczy nam na crafting table. Okej, dużo lepiej to wszystko wygląda. Mimo, że tamta mnie podróbka zdziwiła, że była całkiem niezła, ale jednak ta bije ją na głowę totalnie. Zróbmy więc sobie kill off i pozbierajmy troszeczkę kamienia, bo teraz domyślam się, że tu jest kamień. Tak jest, jest i kamień. Tak, totalnie to wygląda jak super stara wersja Minecrafta. Wszystkie teksturki są stare i wszystko wygląda trochę inaczej jednak. Ma to pewien rodzaj klimatu, można myślę powiedzieć. I nawet się psują narzędzia. Czekajcie, no psuje się normalnie Kirov. Nie tak szybko, ale jednak nie jest nieskończony jak w tamtej wersji. Te latające wyspy wyglądają dosyć mocno, nie ukrywam. Mamy już kamienne narzędzia podstawowe, więc poradzimy sobie, jak spotkamy jakiegoś cwaniaczka na świecie. Ciekawe, czy tu są jakieś mobki? Czy ja mogę znaleźć owieczkę albo krówkę? Chyba nie, coś wątpię. Bo zobaczcie, że nie ma tutaj poziomu jedzenia. To oznacza, że nie musimy tu jeść, chyba że jedzenie nas po prostu odradza. Ale też nie wiem, czy działają te punkty życia. Czekajcie, spróbujmy skoczyć z drzewa. Dobra, to już jest szalony pomysł. A zobaczymy, czy my cierpimy. Tak, tracimy życie. I to życie... A, ono się odradza. Okej. Okay. No taki Minecraft peaceful, można powiedzieć. Ej, czekajcie, peaceful. Czy tu są creepery? czy w Minecrafcie, w Robloxie są creepery? Proszę was, co to za Minecraft bez creeperów? Muszą być. Ale z drugiej strony gdzie? No tutaj jakiś jest trochę cave'ik jakby i nic nie widzę. No ja no, chyba nie ma creeperów. Chyba to jest bardziej bezpieczne niż Minecraft. Idźmy w takim razie w dół. Znajdźmy diamenty. To jest nasza misja dnia, widzowie. Zobaczymy, dokąd się dokopiemy. Czy na dole będzie bedrock? Obstawiamy. Myślę, że będzie bedrock. Jakby tyle rzeczy jest dosyć sprawnie oddanych z Minecrafta, bedrock też powinien być raczej. Okej, okay, i jest i... Bedrock. No i tak, ja nie mam żadnego pojęcia, na jakiej wysokości tu są diamenty, więc będziemy kopać po prostu na dole. Jak nie wiesz, gdzie szukać diamentów, to szukaj ich na dole mapy, tak mówi moje własne powiedzenie. Jest bardzo nowe, bo wymyśliłem je 10 sekund temu. I nawet mamy węgiel, który wygląda jak węgiel. Wow,
Dobra, ta podróbka Minecrafta lepiej niż poprzednia, lepiej działa. Mamy normalnie węgiel, wyglądający jak węgiel. I nawet mamy żelazo, co jest bardzo ważne, no bo w końcu jednak będziemy potrzebować do diamencików zaraz żelaza. Znaczy, mam nadzieję, że będziemy potrzebować do tych diamencików żelaza, bo mam nadzieję, że znajdziemy diamenty przede wszystkim. Ale myślę, że takim tempem powinniśmy coś zaraz znaleźć. Ale czekajcie, bo ja tak kopię od kilku minut, nic nie znalazłem poza żelazem i węglem, ale czy ja mogę zrobić... Mogę zrobić pochodnię, okej, ale tu jest dosyć jasno. To jak będzie wyglądała pochodnia w takim miejscu? Aha, po prostu jest troszeczkę jaśniej, okej, jakby miło chyba. Zróbmy, wow, to był crafting table. Ja tu położyłem stół do kraftowania i wyszło coś takiego. Ale działa jak stół do kraftowania, więc to się chyba liczy. Zróbmy piecyk. Zatem czy on będzie wyglądać też podobnie dziko jak ten crafting table? Okej, tak, wygląda podobnie dziwnie i od boku jest normalny. Okej, nie wiem o co chodzi, ale przepalamy żelazo. Normalnie to zadziała, mam nadzieję. No, z tym kill-offem to znajdziemy diaksy w sekundę. Mam nadzieję. Póki co znajdziemy naprawdę dużo żelaza. Jakby tego nie można odmówić w tej grze, jest żelaza w pytkę. I mamy coś nowego, no nie diamenty, ale złoto, więc wszystko jest dodane. Ciekawie, fajnie, coraz lepiej to wygląda. Lawa płynie, ona płynie, ona wygląda naprawdę nieźle. Dobra, ta lawa może się nie rusza, jednak nie przeraża i bardzo wierzę, że mogę w niej źle skończyć. Okej, dużo lawy, widzowie, to jest zbyt podobne do Minecrafta, za dużo lawy. Idziemy w tą stronę, tutaj nie wiem, czy może nie będzie lawy. O nie, teraz chciałem się gra. Okej, boję się lawy, to jest tutaj również nie idziemy. Jo, skończy mi się już kilo w żelazny. Znalazłem kolejne jeziorka lawy. Znaczy, można je przechodzić, omijać trochę. Ale powiem wam, ciężko jest tu od jaksy. Chodzę już od dobrych kilku minut i naprawdę nie ma normalnie po nich śladu. Ale muszą być, skoro jest złoto, skoro jest żelazo, skoro jest węgiel, no to muszą być gdzieś te diamenty. Ja stąd wychodzę, tutaj słuchajcie, mi się już nie podoba w tej kopalni, ja chcę wyjść. Może jest noc, może spotkamy creepera, to mnie interesuje. Dzień dobry. O, Byski, tu jest noc! Jest noc, mamy pochodnie. Nareszcie przydaje pochodnia. Czy ja mam... O nie, nie zebrałem żelaza z piecyka, zostawiłem żelazo w piecyku! O nie, to jest bardzo zła wiadomość, widzowie, ponieważ nie możemy zrobić sobie żelaznego miecza i kill-offu i jakichś narzędzi, ale dobra, może tym kamiennym kill-offem również pokonamy creepera, jeżeli jakkolwiek istnieje, bo zaczynam w to wątpić, bo strasznie jest coś pusto jak na Minecraftową noc. Minecraftowa noc jest dzika i pełna stworów złych. Liczę, że jednak kogoś znajdziemy. Dobra, ja już chciałem dać pozytywną opinię, ale moi drodzy, bez creeperów to nie Minecraft. Ja tutaj nie mogę wystawić 5 na 5. Tej podróbce Minecraft daje 3 na 5, tamtej 2 na 5. Ale to były podróbki, które są rzeczywiście ogrywane przez ludzi. Gra w nie, ojeju, po 7 tysięcy osób, po 5,5 tysiąca osób. Jak wygląda jakaś podróbka Minecrafta, w którą nie gra dosłownie nikt? Czy takie coś istnieje? Minecraft Building. Okej, to wygląda grubo. Nikt w to nie gra. Będę jedyną osobą na świecie, która będzie grała w tą grę. A to... nie zwiastuje dobrze. Okej, więc od czego zaczynamy? Jesteśmy... Gain, co tutaj się dzieje? Infected by alert? Co? Co się dzieje? Game deleted. Aha, no może dlatego nikt w to nie gra. Ej, to serio? Jest wykasowane? Ja myślałem, że taka gra. No dobra, Minecraft Building, rozumiem, czemu nikt w to nie gra. Mineverse. W tą grę gra teraz 16 osób. No dobra, to nie jest chyba dużo lepiej, ale wygląda jak Minecraft. Co jest grane? Jest paskudna noc, nie działa woda, bo normalnie się chodzi pod wodą, tak to było pod wodą, ale to wygląda jak Minecraft. Tylko ja wyglądam jakoś zabawnie, jak w Robloxie. I są ludzie, o, cześć, hej, napisałem hej. Cześć, Axdbury. Hi, get there, please. Ona mnie prosi, żebym tutaj wszedł. Okej, jestem. Okej. Co mam zrobić? Czemu mi każesz tu wchodzić? Cześć. Cześć, kolejna osoba. Get there, please. You can...
You can get this, but not my house, please. A ona chce, żebym rozwalił to, ale nie jej domek. Okej, dobra, jestem ziomal, ale ja nie będę siedzieć w domku. Okej, tutaj ludzie muszą być naprawdę dzicy, skoro pierwsza rzecz, jaką ktokolwiek powiedział na serwerze, to jest: hej, możesz wziąć to, ale nie idź mojego domku, proszę cię. Wow, czy możemy się tu bić? Tak, możemy się tu bić. Nie, nie będę jej bić, nie będę jej bić. Ona jest miła, ona mi pokazała, co mogę robić, co mogę niszczyć, to ja zbieram to. To jest kupa drewna obok cudzego domu. O co chodzi? Czemu ktoś ma takie coś obok domu? Ej, ta podróbka Minecrafta jest najfajniejsza. To są ludzie śmieszni przynajmniej. Zobaczmy jej domek. Postawię pochodnie, nie chcę niszczyć. Okej, ona ma naprawdę ogarnięty domek. Jest bardzo pusty. I zabiła kogoś! Czemu ty go zabiłaś? Co on ci zrobił? Okej, ona jest mroczna. Ona mnie zaprowadzi do tego domu, ona też mnie zabije, ja uciekam stąd. Słuchajcie, Minecraft w Roblox jest bardzo mroczny. Ta podróbka mnie przekonuje. Nie ma chyba żadnych mebli, ani nic tu chyba nie ma. Poza tymi pięknymi budowlami, ja stąd idę, bo jak widzicie, skończę jak tamten gość martwy w jej domu. Kolejne osoby zginęły. Dobra, słuchajcie, lipa totalna. Kończę ten odcinek. Łapka w górę, subskrybuj, jak chcesz więcej Minecraft, Roblox, Minecraft, wszystkich rzeczy takich fajnych. I słyszymy się już jutro na kanale. Siema!